Manu widzowie, witam was w oczywiście w kolejnym odcinku z gry Cartel Tycoon. Jeżeli mnie tutaj moje youtuberski nosy nie myli, to jest to odcinek numer 4. Możecie więc ze 4 lajka zostawić. Super, jeżeli oczywiście jesteście tu nowi, pamiętajcie Twitch i wszystko, naprawdę wpadajcie, bo tam się będzie działo. Słuchajcie, co od poprzedniego odcinka, co się stało? Nic się nie stało, bo właściwie nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym. Ale nie, stało się, jedna bardzo ważna rzecz się stała, słuchajcie. Dźwięk. Wracamy do starych ustawień, bo tamten dźwięk był dziwny. Przede wszystkim dlatego, co mnie bardzo wkurzało na tym dźwięku, chociaż sami możecie napisać w komentarzach, bo jeżeli naprawdę, bo ja się, nie wiem, mi osobiście ten dźwięk z poprzedniego odcinka nie pasował, ale może jest to jakieś subiektywne moja opinia i może faktycznie lepiej według niektórych osób ten poprzedni dźwięk brzmiał, więc śmiało możecie pisać w komentarzu, tak samo jak możecie też w komentarzu pisać, jeżeli chcecie się jakoś nazywać, to jestem ja, ale jeżeli chcecie, żebym nazwał wam jakąś postać, to śmiało. Jeżeli ktoś już napisał, to spokojnie, w końcu przeczytam ten komentarz i cię dodam. Natomiast teraz aktualnie nagrywam trochę tych odcinków na zapas, więc kiedy ja już nagrywam czwarty odcinek, to jeszcze nie wrzuciłem ani jednego odcinka z tej serii. Spokojnie, w końcu się dodam. to jest jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz, mu powiedziałem o tym dźwięku. No to co, chyba już bezpośrednio widzowie możemy zaczynać. A jeszcze chciałem powiedzieć, że tego, że słuchajcie, to co mnie najbardziej denerwowało w tym poprzednich ustawieniach, to to, że było słychać kurwa dosłownie każde moje takie kurwa... No normalne wdychanie powietrza było słychać, bo te ciche dźwięki podgłaśniało i było to strasznie denerwujące, jak za każdym razem słyszałem swój własny oddech. Dziwne to było, dlatego też między innymi zrezygnowałem z tej opcji. Musimy słuchajcie wziąć seaport. Problem jest taki, że zielonego pojęcia nie mam, gdzie ja tu mogę kurwa seaport przyjąć. Jest to problem, jeden seaport mamy. Pytanie jest następujące, czy to jest seaport? To jest River Pier. To jest River Pier, to ja muszę zapierdalać tutaj na drugi koniec mapy, żeby przyjąć seaport? Na chuj mi tutaj seaport, powiedz mi? Bo ja nie wiem, na co mi tam seaport jest. Ale wygląda na to, że no właśnie to jest nasza misja aktualnie. I też możemy sobie tutaj z Miguelem porozmawiać. You found what? W whole fucking lab znalazłeś co? Całe pierdolone tutaj laboratorium. Wygląda na to, że zostało już opuszczone jakiś czas temu. I tutaj mamy do wyboru, że albo dostajemy 10 tysięcy, bo sprzedajemy je, albo coś tam rozbieramy. Albo zachowujemy laby i będzie one za darmo do zbudowania. Ja biorę się za darmo. Zachowujemy jakby szczątki, rozbieramy laboratorium i dostajemy je za darmo. Faktycznie jest za darmo. O kurwa, ja mogę z tego metamfetaminę robić. Ja nie wiem jak to się robi, ale chętnie to kurwa zbuduję. Ja mam za darmo opis tak. Not enough money. Jak not enough money, jak to jest za darmo, chłopie? You can control this building for free one time. No nie mogę właśnie za one time for free. Ty ale skamas. Łe skamas. Zostaliśmy kurwa oszukani, widzowie. No nic, widzowie, bierzemy brudne siano, kontynuujemy sobie, będziemy przejmować supporta. Na początku to ja się skupię na tym, żebym ja kurwa miał pieniążki, bo mi się zaczynają kończyć. Bardzo niefajnie. Nie wiem skąd zarobić więcej pieniędzy. Mogę zrobić napad. A pierdolę, robię napad. A kto mi kurwa zabroni w sobie? W własnym mieście ten napad zrobię. Kto mi zabroni? To moje miasto jest. Chciałem przy okazji tutaj sprawdzić co tu się dzieje. No nic, elegancko jest. Chłopaki dobrze robią, chłopaki dobrze pakują. Napad zrobiony.
Pięknie, 13 koła zarobione, super. O, może tu nie przewoź. Ale za późno. Wypełniony kurwa jest po brzegi. Salsa Club. Brudnymi pieniędzmi. Ale to trudno. Jedźmy do rezydencji i przenieśmy też do Churcha. Do kościoła też pieniądze, bo tam też można przeprasz. Do księca na tacę dać, rzucić grosza. Żeby mieli na chleb. Żeby się mieli za co modlić. Na 56 koła. To sporo koła. No nie wiem, gdzie są teraz te pieniądze aktualnie. A i no tak, no rzeczywiście przydałoby się tutaj research robić jakikolwiek, kurwa. Nie mam pieniędzy. Nawet na najtańszy research. No coś mało, kurwa, zarabiamy, ty. Ja coś mało pakuję rzeczy, bo to się strasznie wolno robi, naprawdę. Potwornie wolno to się robi. Otwieram dalsze, kurwa, farmy narkotyków. Kolejna farma, to... Chłopie. W ogóle nic nie zarabiam, ty. A tutaj jest dużo narkotyków. Akurat. Tego co widzę w sumie. Tylko tu nie ma tych narkotyków. Nie ma w workshopie. A powinny być. O, za, nie, narkotyków jest za dużo, okej. Dobra, mój błąd. Tylko czemu ich nie ma w workshopie i workshop stoi, kurwa, i nic się tu nie dzieje? Nie wiem. Tu co się dzieje? Coś tam terror wzrasta i co to jest? Że możemy kupić 15 tysięcy od tych. A, że mamy tutaj sobie dogadać się z lokalnymi wioskowymi. Tylko problem jest taki, że my tutaj nie mamy. O kurwa! Co? Dobra, jestem debilem. Nie wiedziałem, że to tak... O kurwa. Oj. Ale zapłacę pieniędzy za to. Dużo. Przejmują mi kurwa farmę. A było się z lokalnymi wioskowymi dogadać. Tylko ja tu lokalnych wioskowych nie mam. W tym jest największy problem. Nie mam lokalnych wioskowych, kurwa. Rozumiesz? Słuchajcie, jest kurwa gigantus problemus. Tak, jakąś tutaj charytatywną akcję, coś tam, wytrzeć sobie, jak prawdziwy youtuber, wytrzeć sobie mordę akcją charytatywną. To jest rzecz, którą musimy zrobić. Oj, nie mogę sprzedawać rzeczy, ale to akurat możemy obejść. A nie, nie możemy, kurwa, jest ciemno około drogę zbudować. Ale nie da rady. No to jest, kurwa, problem. Ceny wzrastają, ale co z tego, kurwa. Ja nie zarabiam pieniędzy, naprawdę, ja nie mam pieniędzy. Dobra, myślę, że powoli w ogóle możemy tutaj zacząć sprzedawać. Otworzyć. O, coś się stało? Coś się wczytało. Myślę, że powoli możemy seaporta otworzyć i sprzedawać te narkotyki. Niech sobie oni powoli tutaj jeżdżą po te 12. Będzie git. Tacy. Powoli tutaj elegancko sprzedajemy. Zobaczymy, ile z tego zarobimy w sumie. Pewnie trochę będzie trzeba poczekać. Jeźdź tutaj popitos do rezydencji. Tu się pewnie już nie piorą, skończył się. Tutaj jeszcze 4 koła, tutaj 14 jest, ok. Tutaj jest 8, dobra, to do taxi company trzeba coś tam. Coś tam grosiwa przenieś. Pach. Ile zarobię z tego? Aha, ja sprzedaję samą warzywa. A może być, kurwa. 24 dolki za warzywa, giga pochrząb. Ja bym chciał zobaczyć, czy wcześniej warzywa kosztowały jakoś... A nie, one zawsze były chyba nic, kurwa, nie warte z tego, co widzę. Vegetables. A 2 dolki, 1 albo 2 były warte. Teraz są 2. No nie jest to dużo pieniędzy.
Nie no, może warzyw to nie sprzedawaj, kurwa. Może nie, jak ja mam 720 dolców płacić, żebyś ty kurwa warzywa jedno sprzedał, to otrząśnij się trochę. Otrząśnij się. Żadne kurwa warzywa nie sprzedaje, ani opium samego. Mam nadzieję, że jak mam niezaznaczone. Nie, tutaj też mam, że warzyw nie sprzedajemy, a sprzedajemy warzywa, no ale pakowane, pakowane. I, no i tam po 2000 to już spoko. Ale nie wiem, czy to się kurwa opłaci. Ja myślę, że my więcej pieniędzy. A nie, 11 koło. 4 dni, a wydamy z 2000 brudnej. No to średnio to się kurwa opłaca. Ale się opłaca. Ale średnio. No i nie mam pieniędzy, kurczę. Ja autentycznie nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, trzeba deala zrobić. Make a deal, słuchaj. Damy 200 porcji opium za 100 dolców. Niech ta cena wzrasta, bo to. Chłopie. Bo to jest tragedia, kurwa. Ktoś tam po hiszpańsku gada. I tutaj dostajemy co? 7 tysięcy w brudnej, a tutaj lojalność wzrośnie. Pierdolę, daj 7 tysięcy. Pierdolę waszą lojalność, po co mi to? Jesteście lojalni, jak psy. 7 tysięcy się przyda. Gdzie one powędrowało, to 7 tysięcy? Z rezydencji chyba, dobra. Bierzemy to z rezydencji. Pach. Bierz pieniążka, 12 tysięcy i proszę tutaj. Cyrku. Mam nadzieję, że tu nie ma blokady drogowej, bo czasem można się na taką blokadę natknąć. Wtedy jest kurwa turbo problem, bo jak my się na taką blokadę natkniemy, to tracimy postać. Jeżeli stracimy postać, to no niekoniecznie wtedy jest koniec gierki, bo z tego co pamiętam, to będę mógł sobie. A już zrobiony deal. Aha. Z tego co kojarzę, to jesteśmy w stanie wybrać którąś postać z tego naszego drzewka. Na przykład wtedy Miguel przejmuje kontrolę nad tym wszystkim, nad całym naszym karterem. Tylko że problem jest taki, że no jednak teraz gramy fabułkę, nie? Wcześniej to ja nie grałem fabułki. Żadnych takich wyzwań fabularnych, tylko grałem sobie na otwartym świecie i miałem kompletnie w to wypierdolone. A tutaj widzę, że gra fajnie nas prowadzi przez tę całą rozgrywkę. Mówi nam, co jest git, co nie jest git, więc. Spoko. Oj, za dużo narkotyków. Tutaj akurat za mało narkotyków. Ale tu za dużo. Jest potężna ilość narkotiksów. A my mamy. To jest workshop. A ja nie mam w ogóle tutaj. Ja jestem kompletnym idiotą. Bo ja nie mam podłączonego tego workshopa w ogóle. Teraz oni tu będą. Teraz mam dwa workshopy i teraz wyrobię. I teraz się tutaj rozkręci biznes. Okej, miałem złe po prostu połączenie. Teraz będziemy tutaj naprawdę fajne pieniążki robić. Tak, bo teraz podwójnie robię. Zobacz, chłopie pakują. Pach, pach, pach. I od się dupca. I tutaj jest pieniądz, jest pieniądz. Tutaj jest pieniądz, jest pieniądz. Tutaj jest pieniądz. Jest pieniądz. Kurwa, ja nie mam legal money. Deliver, money, money, money. Deliver, pach, do taxi company. Kurwa, mam 4 pralnie brudnego siana. I tak nie mam pieniędzy, co jest? Tak nie mam czystego siana. Halo. Dobra, co tu się dzieje? Build the new iron. Oj, nie. I musimy tutaj wybudować samoloty do latania. I dzięki którym będziemy sprzedawać narkotyki.
No niby fajne, tylko po co? To jest moje pytanie. Jeżeli możemy je zawozić do tego. Wydaje mi się, że zignoruję eventa. Nikt mi kurwa nie będzie mówić, co mam robić. Trochę lojalność spada, ale no. O, nie wiem czy tutaj. To jest jedyne miejsce, w którym by się to przydało. Gdzieś tutaj znaleźliśmy kiedyś taki jeden moment, w którym faktycznie było niebieskie i mogłem to zbudować. Ale no nie wiem. Chyba był jakiś fart. Albo kurwa przyśniło mi się w nocy. Coś nie widzę, żebym mógł tu zbudować tak. Nie, no to nie wiem. I to by było jedyne miejsce, w którym mógłbym to tak realnie zbudować. Jo. Choć się kurwa przewala. Za dużo wszystkiego widzę warzyw. No proszę robić pieniążki, proszę pieniądza robić, no. Błagam was, kurwa. 4 pralnie brudnej mamy, rozumiesz? 4 jebane pralnie. Dzisiaj to jest 4 pralnie brudnej. Kika dużo to są 4 pralnie brudnej. Wiecie co, tutaj wszystko to jest utrzymywane na brudnej. Jak to jest możliwe, kurwa? Ja mimo tego wszystkiego... I tak mam, kurwa, za mało legal money. To tu się odpierdala, no. Jeszcze mam jedną pralnię zbudować? Jeszcze, kurwa, jedną? Nie no, to już będzie przesada w chuj, no. To już lepiej rezydencję chyba zbudować. Możemy zbudować rezydencję. Albo i nie możemy, kurwa. Nie możemy jednak. To musimy rezydencję zacisnąć zbudować. Ty no, ale bez kitu, no. To już sobie żarty robicie. Kurwa, mam 4 pralnie. Na co ja wydaję pieniądze? Na co ja wydaję pieniądze? Na moich ziomów, pracowników 7200. Na building. Na budynki 30 tysięcy, ale... Nie no, to kurwa żart jest jakiś. To jeszcze mogę przerzucić na brudną. No i to już nie mogę na brudną przerzucić. No to nie wiem. Charge has stopped operating. Why? No money. Nie ma pitongu. Już załatwiamy dla kościółka. Pieniążka. Deliver. 8000 proszę tu przesłać. Dla pana księdza. Nie no, ale fakt, że ja nie mam legal money, to zaraz mnie rozkurwi coś. To co ja mogę zrobić? Właśnie w tym problem jest, że nic nie mogę zrobić. To jest najgorszy problem. No nie mogę kurwa nic. Tu mam 20 tysięcy. To możemy w ogóle się przerzucić na utrzymywanie. Kurwy policyjne, co mi. Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Kurwa, potrzebuję, żeby sobie ten. Właśnie ten terror zniżyć, jak niżej terror potrzebujemy, kurwa, potrzebujemy mieć pieniądze, żeby charytatywny event jakiś robić. 4 ta pralnia nie działa, a ona robi 5000. Debil jebany ze mnie jest, kompletny. Ja już w to kurwa nie wierzyłem, nie? Oj, się teraz to już w ogóle tragedia, bo się wszystko zaczyna blokować. Farmi z attention robi. Wszystko się blokuje, nie fajnie. Dobra. Opium chcę strzelać, tak? Jasne. 100 unic za 10 tysięcy. Jo. I idziemy to mam strzelać. To jest Seaport in the area. Puerto Royal, i tutaj, świetnie, że akurat tutaj mamy zablokowane to. Mogę to wykupić za legal money, ale nie, poczekamy. I robimy... kościele, czy robimy event? Jeszcze nie. Weźmy sobie może research 3. I sobie coś może w workshopie, że szybciej będą pakować o 3 godzinki. O, piękne ulepszenie.
Będą zapierdalać w tych workshopach chłopy tak, że pyk, pyk, pyk. Będziemy się bogacić. Do giga. Podoba mi się to, podoba mi się to. Ten pomysł. Tutaj niepotrzebnie wydaję pieniądze, więc na razie to wyłączę. Co się dzieje, co się dzieje? Wallet do... Przypadek, misclick. Dwa razy muszę zdonatować pieniądze na special event. Okej, okej. Damy radę, damy radę. Kurwa, ile questów. Damy radę dwa razy z tego. Będzie git. I że mniej płacimy za workshop, też może być. Nie ma żaden problem. Damy radę dwa razy zdonatować na chillku, tylko niech policja na razie. O, tutaj pyk. Otwórzmy. Jeźmy tutaj warzywka, warzywka. Warzywka. No i tutaj 5 koła wlatuje. No dobra, cyrk to jest jakiś totalnie OP. Pięknie. No i teraz to się zaczyna kurwa robić, zabawać w końcu. W końcu się dobrze zaczynam bawić. I chyba mogę tego zbudować. Residence. Czy my chcemy? Czy ja chcę residence budować? Kurwa, sam nie wiem, czy chcę. Niby chyba chcę. A czy chcę? 13 tysięcy. To będzie mi zbierać pieniądze z portu. I rozdawać je tutaj lokalnie. No, trzeba zrobić. To się opłaci, mówię wam, widzowie. To jest rozkminione. Giga dobrze. Giga rozkminka poszła. I to sobie w ogóle ulepszymy na gravel. To klikasz, to jest masakra. Szkoda, że się... Chyba się nie da jednym przyciskiem. No nie da się niestety. No dobra. I łączymy... Jak się wybuduje, to poczekajmy chwilę. Łączymy oczywiście naszą... O, a tu co? Co się dzieje? Jakieś wykrzykniki? Full? Ale to warzywa full. Tutaj też full warzywa, to jebać. Dobra, git jest w porządeczku. Narkotyków jest nawet za mało, co ciekawe. Więcej narkotyków. Ja się widzowie zawsze zastanawiam, bo to jest tak. Ja czasem mam otwarte okno. Chłopiec, pierwsze 20, a ja tak. Sąsiad co otworzy, mówi. Pluga se zajaram na balkonie, ta. Więcej narkotyków. Więcej narkotyków. To musi być kurwa. Niezłą rozkminę musi mieć. A z drugiej strony, jak się już tyle razy kurwa nasłuchasz, to ja pierdolę czasem. Jakbyś tak powycinał czasem z kontekstu te rzeczy, które mówię. Nie ma tego kontekstu gry komputerowej, tylko... Byś nie widział gry, tylko słyszał mój głos. No to myślę, że też byś się zdziwił na tematy, które rozmawiam czasem. Ale to nie tylko mnie, jakbyś wziął właściwie kurwa kogokolwiek z internetu, to byś się mocno zdziwił. Ja tu jestem właściwie nudziarzem. Umówmy się, ja tu jestem kurwa, ja tak, ja gram sobie w gierkę, nie gram sobie tutaj Cartel Tycoon. Tu se wykonujemy misję, nie? Tu se gram w gierki. No ja to taki jestem, nie? Ale chcę wziął nitro zyniaka, co tam małpeczka, co 2 sekundy dla widza. Chyba tak się robi małpę. No jest, kurwa. To wyobrażam, jak ma też otwarte okno i... mówi na przykład, pewnie, że za 5 zł jestem dziwką. I nagle robi małpę. Co? Sąsiedzi muszą mieć chłopie taką rozgminę, nie? Taką kurwą muszą mieć... Co? Co? To u mnie jest bardzo podobnie. Jeśli chodzi o magazyn na razie może nie trzeba rozwijać. Plantation jest super. Tylko na razie jebać. Ja bym zrobił...
Tier 2 nie mogę. Dlaczego? Nie mam pieniędzy tyle. Ja bym zaczął wynajdować rzeczy na tier 2. No i ten special event, nie? A, bo tu mi się czas kończy na special event. To piskamy jeden. No i co? I drugi też piskamy zaraz. To Residence. Teraz się kurwa nic takiego nie dzieje. Nie, jakoś turbo się nie rozwijamy. Kurzamy tu, co? Tu coś chłopy na odcinek porobić. Tylko prawy przycisk myszy klikam. To się tutaj kurwa dla odcinka na odcinek musi zadziać, nie? Gdzie tu mamy się na 16 koła? No i łączymy rezydencję z tym. Pach. Oj, oj. My bogaci? Kurwa, i to jeszcze jak? I to jeszcze jak? O, i to przerzucamy teraz. To. O! Nie wyszło, już było. O kurwa, no tak blisko. Z którego jest wczytaj? Wczytajka. Zapisz szósty. Kurwa, ja bym to wczytał. A, bo dobra, jebać. Pływam w dół, znaczy kiwam w oko. Nie chcecie pomóc, to myślicie, że jestem podły i nie wywiązuję się z umowy, to było poczekać sekundę. Nie policja, tylko. Decrease terror, yes. We are friendly narcotics dealers. Yeah, we don't need the trouble. Przyjacielski kumple, co sprzedałem narkotyki. Tutaj dostajemy 2000, a tutaj następny budynek jest za darmo. Chyba ten budynek się najbardziej opłaca ogólnie. Róbmy ten budynek. I to. Przerzucamy na pieniądze oczywiście brudne. I dzięki temu nie będziemy musieli aż tyle prać legalnych pieniążków. Nie, no dwóch nie zrobimy dealów. Jeden możemy zrobić deal z Lutenet. Tobą nawet zrobimy deala. 400 kopium za 110 dolców. Piękna cena. Teraz za 65 sprzedawaliśmy. Za 110 to kurwa ale pitongu. Piocie dupca. Giga dużo siana. I co? Możemy tu wykupić naszą farmę. Co kurwa nie wykupię, jak wykupię. No tutaj robimy narkotiksy. Tu też narkotiksy. Hit. Chyba nadążymy. Chyba tak. Transport kompanii mi kurwa nie nadąża. Ale tak. Workshop nadąża, transport kompanii daje ciała. Trzeba poulepszyć transport kompanii. Gdzie tu jest transport kompanii? To jest transport kompanii. Ulepszymy ich, żeby szybciej zadupcali. Bo no ciężko im idzie. Weźmy z 20 koła tutaj, pyk. 11. Wyślijmy. Niech się tutaj cały czas piorą powoli. Powoli, bo powoli. Teraz już się nie musimy kurwa jakoś turbo spieszyć w sumie. Ale niech sobie tutaj piorą pieniążka. Dobra, ulepszone. Dodatkowe połączenie możemy zrobić. I tutaj co? Dostałem dodatkową ciężarówkę transport kompanii. Bardzo fajne, podoba mi się to. To jest super, bo mogę naprawdę nasrać tych transport kompanii giga dużo. Mogę wszędzie zrobić te transport kompanii, tylko pytanie jest, jak ja to kurwa później ogarnę, nie? To jest ważne pytanie. A tu co się kurwa dzieje? Za dużo warzyw. Za mało narkotiksów. Jo, za dużo warzyw, za mało narkotyków. Więcej narkotyków, proszę. Farma. Bam. Ze dwie farma trzeba, nawet ze trzy. Może trochę przesadzam? A może nie przesadzam, kurwa. To się będę.
I gravel, gravel. Drogę trzeba zbudować. Normalnie to bym jeszcze te małe tutaj budował, ale to... Ile to trwa, jak ja to klikam, kurwa, i to buduję. W każdym nie da się, chyba się nie da jednym przyciskiem jakoś... Kurwa, co zrobiłem? Bo się nie da jakoś kliknąć raz. A, może idzie? Okej. Okay. Może idzie w sumie. Dobra, i teraz oni się szybciej poruszają. Ja dzięki temu narkotyku mogę więcej produkować. Kot, jest. Chyba butarna. I nadal ulepszamy tutaj, co? Kompanii, nie? Transport. Jo. Tutaj, że mniej wydajemy na transport kompanii, git. Może być i tak. No i te drogi to na bank się teraz przyda. Kurwa, poulepszać. Tylko jak ja to będę klikał, to nie wiem, czy to jest rozrywka dla widza. Budowanie dróg w tej grze. Jakie mamy w ogóle, kurwa, misje? Czy mamy deala zrobić? A, jest, dobra, to jeszcze deal faktycznie sam robi. To są dwie misje na czas i to nie jest na czas. Ale to jest kamaz, bo ja mam sprzedać 100 opium w deporcie i sprzedaję to opium, tylko zapakowane w warzywa i co? I to się kurwa nie liczy? No, trochę skamne jak dla mnie. Ale dobra. Dobra, dróżkę buduj. Ach. Kurwa, no jak mi to, jak te dróżki to budujesz, no. Tutaj się liczy każda cenna sekunda, którą mogę zaoszczędzić. Trzeba wybudować dróżki. Dużo dróżek. Tutaj jest i tutaj jeszcze musimy machnąć. Tyk. Tyk. Chłopie, ile to czasu zaoszczędzić. Wydaje mi się, że sporo. I wtedy wydaliśmy 6000 na to, żeby research zrobić. Na drogi. No i teraz myślę, że już się zwróciły te pieniądze, bo jakby nie zrobił tego researcha na to, że drogi są tańsze, to już bym wydał w kurwę ziona. No fajny był ten deal z tym opium za dwukrotną cenę. Trzeba to poogarniać. Następne takie deale, więcej takich deali poproszę. Take quest? Pewnie, że take quest. No co nie, tak, co się dzieje? Ja masz questa. Kurwa. Co to jest? Otrzymaliśmy list od starego przyjaciela. Zatrudnia nowy team ochroniarzy. I chce ich przetestować. Ale to teraz nie róbmy tych questów, które jest, mam 33 minuty, już nie chcę mi się brać tych questów, jeszcze będzie na czas i będzie lipa. Ja sobie, słuchajcie, poza odcinkiem, bo tutaj teraz się jakoś turbo nic nie dzieje, od dwóch odcinków praktycznie robimy to samo. Jest to przyjemne do oglądania, bardzo mi się przyjemnie w to gra, no ale nie ma teamów, nie ma akcja, a my tu potrzeba akcja. Porobię farm, może jeszcze ze dwie. Zarobię trochę pitosu. No i już bezpośrednio skupimy się na wykonywaniu misji w kolejnych odcinkach. Ja sobie pewnie chwilę poza odcinkiem zostawię gierkę i chwilę sobie pogram. Dzięki wielkie, że jesteście. Widzimy się dnia następnego. Możecie zostawić suba oraz komentarz. I co? Do zoba, widzowie. Do zoba. Pa, pa.